Na początku chciałbym, abyście byli czegoś świadomi i mówię to zupełnie serio. Gra, o której powiem, obrzydza mnie nie samą mechaniką czy grafiką, ale treściami, które ze sobą niesie. Tak, jest to kolejna gra katolicka, i nieważne, czy jesteś praktykującym katolikiem, ateistą, czy wierzysz w potwora spaghetti. No, obejrzyj ten film i sam sobie odpowiedz na pytanie. Czy tak powinien wyglądać człowiek XXI wieku? Ukończyłem tylko pierwszy poziom. Nie dlatego, że mi się nie chciało. Czułem autentyczną odrazę do twórców i treści, które prezentują. Choć z samej ciekawości, kiedyś grę na pewno ukończę. Saints of Virtue powstało w 1999 roku. Chuj czasu temu, ale autorzy wspierali produkcję aż do 2014 roku. Przez 15 lat dłubali, ulepszali, poprawiali. I co wyszło? Gówno. Jedno z największych, z jakimi się spotkałem. Pobijające nawet w tej materii Limbo of the Lost. Jak to możliwe? Wcielamy się w jakiegoś chłopka, który stoi sobie w pokoju i biadoli, jakie to chujowe ma życie, i że codziennie musi walczyć, i że jest nieszczęśliwy i postanawia coś zrobić. Ubiera się w złotą zbroję chujowizny, przenosi do jakiegoś dziwnego świata, tutaj niezrozumiałe co się dzieje, ale postanawia walczyć z niesprawiedliwością za pomocą miecza ducha świętego, tarczy wiary i innych chujowo nazwanych dobrodziejstw. Chłopczyk naprawdę ma chujowe życie. Ma nowe adidaski, komputer, ma własny pokój w jednorodzinnym domku. No w chuj, musi być mu ciężko, biedakowi. Zapamiętajcie, bo potem do tego jeszcze wrócę. Gra rzuca nas w jakiś dziwny pokój, gdzie przed nami jest kilka wejść. Pierwsze co rzuca się w oczy, to o kurwa. Jak można było wypuścić takie wielgachne gówno? Bohater zamiast własnej pały. Ma miecz, bo tylko to by wyjaśniało, czemu tak go nosi. I z tego miecza strzela, co już jest absurdem, ale rozpierdala mnie komunikat, kiedy podnosisz amunicję do miecza. Zasadniczo chciałoby się chyba, aby ktoś do tego miecza klęknął, tylko że w tej grze takich istot nie uświadczysz. A propos, sterowanie to już najwyższej jakości chujanga. Nie możesz go zmienić, więc prawym przyciskiem chodzisz, ale i chodzisz ruszając myszą. Więc nie raz i nie dwa spierdolisz się ze skały, bo nie ogarniesz czy ruch myszą w bok sprawi, że postać pójdzie, czy się obróci. Skacze się guziorem home, a patrzy góra-dół, page up, page down. Już możecie sobie wyobrazić z jakim zacnym materiałem mamy do czynienia. Naszymi przeciwnikami są dziwne latające głowy, reprezentujące złe życiowe wybory. Chciałbym, abyśmy się tutaj na chwilę zatrzymali. Jednym z rodzajów głów są te z kulą ziemską, zamiast mózgu. Oczywiście musisz strzelać z miecza, aby je rozjebać na kawałki. Reprezentują one worldiness. Po angielsku to przyziemność, ale kula ziemska raczej wskazuje na drugie znaczenie tego słowa światowość. Tak więc nasz dzielny Hipek walczy ze światowością, bo to chujowe być człowiekiem światowym, oczytanym i obytym. Trzeba to zniszczyć, bo to jest kurwa wróg naszej religii, nie powinieneś być taki. Masz być chuju nieznającym się na niczym zaściankowym małym gównem, który popierdala po ziemi, nawet nie wie, po co. Sami odpowiedzcie sobie na pytanie dlaczego. Celem naszego ludka jest zbieranie i używanie przedmiotów. Od czasu do czasu musi otworzyć drzwi odpowiednim scrollem, na którym jest cytat z Biblii. Jednak w większości wypadków za chuja nie wiesz co robisz. Pierwszy poziom jest ogromny, kurwa powiem to jeszcze raz. Ogromny. Jego przejście zajmuje 4-5 godzin pierwszego pierdolonego poziomu. Zazwyczaj chodzisz i szukasz czegoś, nie mając zupełnie pojęcia, gdzie to się znajduje, ani czego właściwie szukasz. Pół biedy, że autorzy dodali mapę, bez niej byś kurwa utonął jak Tiger Bonzo w kontenerze pod Milą. No dobra, więc tak. Pierwsze co robisz, to popierdalasz zupełnie bez sensu, nie wiedząc co właściwie robisz. Zbierasz jakieś gówna, aż w końcu trafisz na jakiś scroll czy tam zwój. Łazisz dalej, a jeśli ci się poszczęści, trafisz na drzwi. Przy drzwiach musisz wypowiedzieć odpowiednie słowa z odpowiedniego papirusa, a drzwi się otworzą. A w środku, no kurwa, w środku jest niebieski guziczek, który naciskasz, i zastanawiasz się jak jełob, co to do chuja dało i czy w ogóle coś dało. Więc zaczynasz chodzić dalej, i trafiasz do galerii handlowej. Tutaj dziełami szatana są ubrania. Nie powinieneś nosić ubrań. Adam i Ewa nie mieli ubrań i zobacz, jacy byli szczęśliwi. Masz może dziecko? Dziecko nie powinno mieć rowerka ani misia, bo to narzędzia szatana, które odciągają go od modlitwy. Dalej, nie możesz mieć pff, kawałka szyi i ręki? Proszę ujebać sobie tasakiem te organy, Bóg nie pozwala. Komputer? Zabroniony, proszę wynieść do kościoła i dać księdzu, on go zutylizuje na Allegro. Dalej Twoje dziecko chce się pobawić na bujanym samochodziku? Gówniarz niech się lepiej modli. Nie wolno. To wszystko oczywiście są dobre doczesne, których nie powinieneś mieć, ani ich nie powinieneś pożądać, lub powinieneś się ich po prostu pozbyć. Memento Mori patałachu. Galeria jest gigantyczna i mam na myśli kurwa gigantyczna. Łaziłem tam z godzinę. Nie wiedząc co robić, aż trafiłem na kluczyk, który otwiera drzwi. Za drzwiami znalazłem kolejne drzwi, gdzie trzeba użyć scrolla. Ale żaden scroll nie działał. Nie mam kurwa jebanego śmierdzącego scrolla! Zresztą, jeszcze sprawdzę. W zasadzie nie wiadomo co dalej. Łazisz bez sensu, jeśli ci się po szczęści, po godzinie, może dwóch znajdziesz kamienie. Kamienie służą do zrzucenia w która uruchamia most, ale one nie działają. Natomiast działa przejście po suficie i ręczne uruchomienie wajchy. Gdy jesteś po drugiej stronie tej pierdolonej przepaści, kamienie nagle zaczynają działać. Logiczne. Tutaj jest galeria sztuki. Nasz bohater jest niezwykle cynicznym chujem i z każdego malunku się wyśmiewa, że to, o, jaki to drogi obraz, jaki ważny, że przedstawia coś, czego nie wie. I wydźwięk jest taki, że wszystko to gówno. Okej, okay, sam może nie rozumiem sztuki nowoczesnej, ale są ludzie, którzy się tym jarają. Ale gra pokazuje, że nie powinieneś się zajmować sztuką chuju, bo to jest dla jebanych wyznawców szatana. Sztuka jest chujowa i trzeba się z niej wyśmiewać. Ogólnie, z tego, czego nie rozumiesz, możesz się wyśmiewać, bo to po Bożemu. Więc sztuka jako taka jest chujowa. Lepiej się pomodlić niż zajmować obrazami. Gra dosłownie daje ci taki przekaz. Galeria sztuki jest w kurwę molochowa. Łażąc bez sensu, oglądając no, tak chujowo zaprojektowane korytarze, że aż boli, w końcu jeśli ci się poszczęści, trafiasz na kolejny pierdolony kluczyk. Co on otwiera? No kurwa, takie drzwi w galerii handlowej, więc musisz zapierdalać kilometry z powrotem, aby otworzyć kolejne jebane drzwi, w których znajdujesz scroll i lusterko. Lusterkiem wyłączasz laser i wchodzi się do. Nazwę to pomieszczeniem mediów. Popierdalanie w tej grze może i wygląda na zajebiste, i wierzcie mi, że. nie jest. Media to muzyka, film, telewizja. Wszystko wymysł szatana. Nie powinieneś się tym zajmować. Każda muzyka jest chujowa. Lata 70. Szatan kurwy i dragi. 80. Szatan. 90. Szatan. Rok. Szatan. Wszystko kurwa szatan, szatan, szatan. Nie słuchaj muzyki, tylko organisty należy słuchać, bo ładnie śpiewa i mądrze. To samo filmy. Rambo, czy tam inne filmy? Szatan. Nie oglądaj w kinie filmów. Zamiast na Avengersów idź do kościoła, witraże se pooglądaj. Prawie jak film. Telewizja. Ho, kurwa, to już szatan do kwadratu. Ogólnie osobistości telewizji to małpy i świnie. Proszę, wyśmiejmy je publicznie tych chujów. Religia pozwala na to. Ulżyj sobie. <laughs> Piosenkarze, pomioty szatana. Atencyjne, kurwy. Nie waż się ich oglądać. Trwam pooglądaj i Radia Maryja posłuchaj, a nie te amerykańskie gówna. Tak trzeba, tak należy. Dobra, edukacyjna gra. Pokaże, twojemu dziecku, co należy, co jest ważne. Polecam ojciec ryzyk. Jedne z drzwi wymagają posiadania numeru, i teraz słuchajcie, część z niego znajdziecie na początku, zaraz przy drzwiach. Natomiast druga część, no nie wiadomo gdzie jest. Kurwa, schodziłem cały jebany gargantuiczny poziom i nie znalazłem. Mając połowę kodu, drugi zacząłem wpisywać liczba po liczbie. Tak mi zależało. Jak na złość, kurwa, liczba, której szukałem, to jebane 91. Jeśli ktoś mi kurwa zarzuci, że nie przykładam się do grania w to gówno. To mu chyba jebne w pysk moim mieczem. Kiedy rozpędzony duchem świętym pokonywałem kolejne poziomy, nagle siła wszechmogąca postanowiła mnie sprawdzić, czy szczerze gram w Saint of Virtue. Dodam, że nie saveowałem, bo save to wymysł szatana, więc. Bam! Za drugim razem spiąłem poślady i zacząłem napierdalać jeszcze sumiennie. Śmigając po kolejnych poziomach, zbierając gówno, używając tam gdzie trzeba, czułem, że mój mózg został wyprany, ale zacisnąłem zęby i parłem dalej. W końcu po nacisnięciu kilku jebanych niebieskich guziczków, które chuj wie, co dawały, okazało się, że w pierwszej planszy otworzyły się tajemne drzwi i wpadając przez nie ukończyłem pierwszy poziom. Po pięciu godzinach. Z mych świętych ust wydobyło się jedno zdanie, doskonale opisujące zaistniałą sytuację. O ja pierdolę. Tak, nie wiem co mam wam powiedzieć o tej grze. W zasadzie sprowadza ona katolika do bezmózgiego głąba, który nie powinien niczym się interesować, wyśmiewać wszystkich, którym coś się udało i mówię to całkowicie serio. Dzieciak po takiej grze miałby wyprany mózg. Próba przemycenia zalatujących pierdoloną sektą idei, typu nie miej nic, módl się i kurwa czekaj, aż strzelisz kopytami, jest dla mnie nie do przyjęcia. Autentycznie brzydziłem się tej gry, czułem wstręt do jej twórców. Jest to gra, która mogłaby powstać w średniowieczu, a nie na początku XXI wieku. Autorzy powinni zapierdalać na galerach. Po Bożemu kurwa, bez wioseł! Bo wiosło to wymysł szatana, łapami powinni machać. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Początkowo wydawało mi się to zabawne, jak większość katolickich tytułów, ale z czasem dotarła do mnie przerażająca prawda: że faktycznie ktoś tutaj próbuje mi wyprać mózg i wmówić, że bycie idiotą jest zajebiste, bo nic mi w życiu nie potrzeba poza modlitwą. Jeśli nie chcesz, aby Twoim życiem kierował. Szatan, pan zniszczenia, gwiazda zaranna, antychryst, diabeł, bies, lucyfer, książę ciemności, belzebub, upadły anioł, kusiciel, belial, lewiatan, wielki smok, król babilońskiego, władcy tyru, syn zatracenia, ojciec kłamstwa, przechuj, chuj na najchujowsze, chuje! Graj, saint of virtue. Powinna to być jedyna gra, w którą grasz, jedyna słuszna i prawdziwa gra. Na koniec pytanie, całkiem serio. Będąc żarliwym katolikiem, czy dalibyście taką grę do grania swojemu dziecku? Pozostawiam Was z wnioskami płynącymi z tej produkcji samych. Abyście przemyśleli, co tak naprawdę ta produkcja. Stara się nam przekazać.